sumienia, żeby to nie zasumnie zabrzmiało, zrobiłem, czy należy mi się ten bądź co bądź dla mnie wyklęty, żołnierz wyklęty. Czy ja zasługuję na to miano żołnierza wyklętego? Bo to skądinąd brzmi dosyć tak zaszczytnie, przynajmniej dla mojego pokolenia. Otóż nie będę się rozwodził nad szczegółami mojego życiorysu, bo musiałbym to mówić nie te przydzielone przez pana profesora 3 minuty, a 333 minuty i jeszcze temat nie byłby wyczerpany. Ja może tylko naszkicuję przestrzeń i czas, w jakim się obracałem, przestrzeń terytorialną i czasokres. Otóż kiedy wojna się wrześniowa zakończyła się w październiku kapitulacją Warszawy, to w listopadzie ukończyłem zaledwie 15 lat. Rok później, w rok, kiedy ukończyłem 16 rok życia, w listopadzie 1940 roku, wstąpiłem do, złożyłem przysięgę według tekstu i reguły Narodowej Organizacji Wojskowej, która w tych okolicach, gdzie mieszkałem, a mieszkałem, jestem urodzonym warszawiakiem, należy powiedzieć, rocznik 1924, to już państwo policzą, ale mieszkałem poza Warszawą, na południe Warszawy, w Piasecznie. Szeregi Narodowej Organizacji Wojskowej tam wzrastały bardzo szybko w oparciu o struktury dawnej tak zwanej endecji, a formalnie ówczesnego Stronnictwa Narodowego. Wszyscy młodzi ludzie w jakiś sposób deklarowali swoją chęć działania. Nie było w tym, pod tym względem wielu wyjątków, no, chyba że byli chorzy czy jacyś nieporadni, to nie zgłaszali się, ale to się przeżyło i powstawały tak zwane konspiracyjne piątki. Więcej, oprócz pięciu kolegów, którzy byli akurat w tej sekcji, więcej nie znałem. Tak trwało to około 2,5 roku do roku 1943, do wczesnej wiosny, właściwie takiej późnej zimy, może wczesnej wiosny, nie wiem, to był początek roku 1943, kiedy to miałem rok, to był mój rok maturalny, robiłem maturę na tajnych kompletach liceum imienia Jana Zamoyskiego, hetmana Jana Zamoyskiego, i ten rok, ponieważ miałem ciężkie zapalenie oka, ten lato tego roku przechorowałem, natomiast w listopadzie i po prostu zakończyłem działalność Narodowej Organizacji Wojskowej. W miesiącu, to znaczy jesienią 1943 roku uzyskałem kontakt z Narodowymi Siłami Zbrojnymi, które mi akurat duchowo i ideowo odpowiadały. To był kontakt przez człowieka dosyć znanego, mianowicie z warszawskiego powstania, mianowicie majora Włodzimierza Kozakiewicza, to był major Barry, i wspólnie z przyjacielem, z moim kolegą, złożyliśmy po raz drugi przysięgę według tekstu Narodowych Sił Zbrojnych, uzyskawszy zwolnienie z tamtej przysięgi legalnie, także to wszystko się odbywało legalnie, i
stworzono dla nas sekcję szkoleniową pięcioosobową, sześcioosobową później, nawet do siedmiu, szkoły podchorążych sterowanej z Warszawy, to znaczy instruktorzy i egzaminatorzy byli z Centrum Wyszkolenia Piechoty Narodowych Sił Zbrojnych w Warszawie. Tak to trwało do 1 sierpnia 1944 roku. Te szkolenia różne, prawda, i nocne ćwiczenia w terenie na lotnisku Opolskim pod Konstancinem. Z jednej strony byli Niemcy, z drugiej myśmy byli nocą ubezpieczeni, z drugiej strony tam trenowaliśmy te wszystkie według reguł, regulaminów przed II Rzeczypospolitej Wojska Polskiego, regulaminów służby polowej, te wszystkie tyraliera naprzód marsz i tak dalej, skokami do przodu. I to wszystko to trzeba było znać, ażeby można było skończyć podchorążówkę. W tym stanie zastał nas pierwszy dzień sierpnia 1944 roku, wybuch powstania warszawskiego, który nagle odciął, on stanowił pewną cezurę czasową taką i rzeczową, i wtedy zmieniło się wszystko. Wówczas struktury terenowe, w jakich tkwiłem, a mianowicie był to okręg warszawski 1A, Warszawa Południe, Narodowych Sił Zbrojnych, tej części podległej poprzez pułkownika pseudonim Lesińskiego, to był Albin Walenty Rak, podległej bezpośrednio komendantowi Armii Krajowej ówczesnemu, była komenda powiatowa numer 5, KWP 5 Pruszków i jednostka wojskowa pod nazwą Samodzielny Batalion imienia brygadiera Mączyńskiego, rozmieszczony terenowo pomiędzy obszarami Jeziorny Królewskiej, Konstancina, Skolimowa, Chylicka, Zeczna, Zalesia Dolnego, Zalesia Górnego i aż sięgający do Góry Kalwarii. Na tym obszarze zostało zaprzysiężonych do dnia 1 sierpnia ponad 400, właściwie ponad, przecinęło się około 600, ale przybywali i ubywali, odchodzili, ginęli gdzieś, zmieniali miejsce zamieszkania. W każdym razie według stanu na dzień 1 sierpnia było bodajże 416 czy 426 osób, żołnierzy i drużyna łączniczek, sanitariuszek, około 80 dziewcząt przeszkolonych sanitarnie i przeszkolonych łącznościowo z nauką użycia broni krótkiej. Te wszystkie nasze dziewczyny umiały złożyć i rozłożyć na części te podstawowe, prawda, pistolety Parabellum 38 Walter, WIS przede wszystkim i tak dalej. I tak to trwało do powstania. Powstanie zmieniło, dzień powstania zmienił wszystko. Z batalionu została wyłoniona na skutek małej ilości broni i amunicji, została wyłoniona tylko jedna kompania leśna licząca około 120 osób, w tym było 12 bodajże, około 12, stan był zmienny co dzień, bo dlatego, że
chłopcy, dziewczęta chorowali czasem, więc odchodzili na leczenie do domu, przybywali nowi z rezerwy, to miejsce, drużyna kobieca, to były przeszkolone sanitariuszki i łączniczki, dowodziła nimi drużynowa pseudonim Grażyna, późniejsza Wysińska z męża, to był jeden z naszych podporuczników, który był bratem przyrodnim prymasa tysiąclecia. To znaczy bratem z drugiej żony, bo pierwsza zmarła. To tyle. Porucznik Grej, Tadeusz Wysiński. Proszę Państwa, w lesie przebywałem w tej kompanii w miesiącu sierpniu, potem kompania została rozwiązana, część przeszła z powrotem do konspiracji, reszta poszła w Góry Świętokrzyskie i tak ta organizacja powoli, prawda, przeszła do podziemia z powrotem. Ja wróciłem na teren mojego miejsca zamieszkania Piaseczno, tam przeszedłem znowu do podziemia konspiracyjnego. To się jakoś tak wszystko udało ukryć, ale nie udało się ukryć przed Niemcami, ale nie przed agentami Gwardii Ludowej i PPR-u, którzy sporządzali listy proskrypcyjne dla zbliżającego się spod Stalingradu frontu Armii Czerwonej walczącej z doborowymi jednostkami niemieckimi. Ja myślę, że to wyklęctwo, czy wyklęcie to później, to trochę różne są pojęcia, ale miano wyklęctwa to przysługuje od momentu, i tu panowie historycy z IPN-u na pewno są w stanie natychmiast mnie skorygować i uściślić. Myślę, że to ich wyklęctwo powstało w momencie, kiedy to Narodowe Siły Zbrojne ogłosiły, że z chwilą przejścia tego wału frontowego, to znaczy wojsk nacierających, wojsk sowieckich z broniącymi się Niemcami, kiedy przekroczy granicę wschodnią Rzeczypospolitej ustaloną traktatem ryskim w 1921 bodajże roku, to z tą chwilą Narodowe Siły Zbrojne, z tą chwilą dla narodu polskiego wrogiem numer jeden stają się Sowieci, a nie Niemcy. Niemcy są wrogiem numer dwa, ponieważ kwestia ich upadku jest policzona już na miesiące czy nawet dni. Wobec tego należy zachować żywotną siłę narodu, unikać starć, w których tracilibyśmy ludzi, no i zaprzestać sabotażów na liniach dowożących zaopatrzenie na front wschodni, tak żeby obaj walczący ze sobą nasi wrogowie wykrwawili się jak najbardziej, a była szansa, że może alianci zachodni poprzez Bałkany, wcześniej poprzez Półwysep Bałkański, prawda, Rumunię, Węgry i tak dalej, dotrą tutaj i jakoś nas ocalą, co się zresztą nie stało. I to by była część dotycząca okupacji niemieckiej. Natomiast dalej króciutko postaram się to już finał jest części tej już czerwonej. Otóż 16 stycznia czołówka pancerna Armii Czerwonej dotarła do miejscowości, gdzie mieszkałem, i natychmiast za nią wkroczyły jednostki, to się według zeszytów
orzecznictwa Sądu Najwyższego, cytuję, nazywał Trybunał Wojenny